Centrum Sportowe Gloriano Munia Iniego w Boliasco pod Genułą to miejsce, w którym spotyka się kilka piłkarskich światów. To tu na co dzień trenują piłkarze Sampdori Genua. Tu również formę na mundial przygotowują trzej kadrowicze Adama Nawałki. Chiamo Berezinski. Io mi chiamo Carolinetti. Io Kownacki. Tutaj jest nasz cały budynek klubowy. Tutaj w zasadzie spędzamy wszystkie dni treningowe, bo nie trenujemy na stadionie praktycznie w ogóle. To jest stadion miejski, tam gramy tylko i wyłącznie spotkania. I jakby tutaj się dzieje całe nasze codzienne życie. I czy ktoś ma kontuzję, czy ktoś po prostu normalne treningi, to wszystko odbywa się właśnie tutaj, w tej miejscowości, w tym miejscu. Nie są to jakieś warunki niespektakularne, natomiast... No tak, zobaczcie, namiot... Tak, natomiast to jest wszystko, co potrzeba. To jest wszystko, co potrzeba, żeby się przygotować przed treningiem, jakąś pracę wykonać, czy po prostu zajęcia, które mamy na siłowni. Tutaj mamy, że przed treningiem możemy sobie kawkę wypić, albo nawet po treningu możemy sobie zrobić sok po prostu z owoców, jakieś różne są również też banany, gruszki. Również tutaj mamy buty, zostawiamy, jak mamy po prostu więcej i to jest tak naprawdę nasz mały magazynek sportowy i coś można nas przekąsić. Per voi, però sono in ritardo. Ciao Mauro. Papi. Papi, guarda. Ciao. Ciao. Tutaj mamy różne suplementy, które możemy po prostu po treningu, czy przed treningiem zażywać. To jest tak naprawdę nasza szatnia, każdy wie, gdzie ma swoje miejsce. Jedyny właśnie minus jest, że siedzimy koło Karola. Do którego codziennie przychodzą jakieś paczki z odżywkami, z różnymi nowymi nowinkami. Tutaj można... Jest dokument, jest potwierdzenie. Bardzo wygodne miejsce. Chłopacy mi tutaj powrzucali różne paczki, one były do góry wszystkie poukładane. Ale wszystkie są Karola, więc... Poukładane były do góry, więc było zupełnie niepotrzebne. No to siedzimy, rozmawiamy zawsze przed treningiem. Po meczu zawsze mam odprawę. Dzień przed meczem po prostu mamy wideo, analizę przeciwnika, poszczególnych zawodników, ich mocne strony. Możemy sobie oglądać. Tam mamy łazienkę. Remont. Też się remont, bo nowym był jakieś wanny, przyszły z hydromasażem, też się dzieje. Zmienia się to, jak już wspominałem. Mała szatnia, każdy blisko siebie. Ale czuć taki klimat. Klimat każdy się słyszy. Ciao ragazzi. Giovanni. Adesso andiamo a Willy. Sì. To centrum treningowe to jest tak z 15 minut, 20 minut od Genui. Od mojego domu, ja mieszkam bardzo blisko centrum, więc tak w zasadzie mam 20 minut z hakiem. Wcześniej mieszkałem trochę bliżej, ale zmieniłem teraz mieszkanie troszeczkę większe. Te mieszkania czym bliżej centrum są trochę bardziej nowsze i fajniejsze okolice. Ale chobere, chodź. Zapraszacie mnie? Okay. Jak najbardziej. Czasem się nadumawiamy, tutaj przychodzimy po prostu jakąś większą grupą, znajomymi usiądziemy. Czasem stoły po prostu łączy, wszystkie są powszech. Można sobie wysiąść i bez problemu. Ten pokoik tutaj to na przykład ludzie normalni, którzy przychodzą do restauracji, to tam mają swoją część taką restauracyjną, a to jest jakby dla takich ludzi, których Willy zna, czy dla zawodników, czy dla ludzi związanych z klubem, czy po prostu dla jego najbliższych znajomych. Willy. Siamo ordinare? O, kapiori. To jest może terytorium, nie? Na szybko można tutaj zjeść, no i też w zasadzie jesteśmy... Na tyle już się znamy, że jakby mówimy co chcemy, na co mamy ochotę i jakby nie zamawiamy z karty, tylko po prostu jeżeli mam ochotę na łososia tak zrobionego, no to tak po prostu mówimy i tak nam robi. Więc jakby to jest ułatwienie, no i też blisko i na pewno zawsze dużo chłopaków tutaj je, więc jakby siłą rzeczy nawet jak się z nikim nie umówię, no to zawsze kogoś tutaj spotkam. Poi arrabbiata, pollo Julien, con riso. Con riso? Tutto insieme, per favor. Ok.
Uważam, że możliwość piłkarzy nie tylko waszych reprezentantów, ale i innych zawodników Sampdorii, który kibicuje od lat, w dużej mierze zależą od właściwej diety. Dlatego staram się dostarczać wszelkich właściwych składników, aby byli zawsze w formie.